większości to, co normalny człowiek, tylko chyba ilości tutaj się nie zgadzają, bo naprawdę trzeba przyswoić bardzo dużo kalorii, żeby te zapotrzebowanie energetyczne zbudować tak naprawdę. Nasza dieta opiera się gdzieś na wysokości 4,5 do 6,5 tysiąca kalorii, więc to jest chyba dość dużo. Oczywiście same zdrowe rzeczy. Ja staram się bardzo ograniczać mięso i też staram się jeść bez glutenu i bez nabiału, ponieważ lepiej się czuję, więc wiadomo, że mam wzloty i upadki. Zdarzają mi się czasami jakieś grzeszki, ale generalnie staram się w takim reżimie treningowym, jak jestem, to pilnować, żeby to jedzenie było zdrowe. Tak naprawdę jadam to, co nam podadzą w hotelach i jeżeli coś mi nie odpowiada, to dojadam w pokoju. Owsianka, kanapki, tak jak wszyscy normalni ludzie. Nie mam stricte diety podpiętej na mnie. Ja na szczęście nie mam problemów z tyciem ani z chudnięciem. Waga się raczej trzyma, chociaż nasz trener chciałby chyba jednak, żebyśmy były lżejsze i żebyśmy trzymały właśnie poziom zjadanych deserków w ciągu dnia. Unikam fast foodów, nie jadam fast foodów, nie pijam gazowanych rzeczy. Po prostu zdrowe żywienia, które potem daje mi energię. Po coś jem to, po czym czuję się lepiej. Minimum to jest takie 8 godzin dla mnie. A maksimum 8,5. Więc ja się trzymam w tych normach, bo wtedy wiem, że mój organizm jest dobrze naładowany. Zazwyczaj około 8 godzin. Dzień swój zaczynamy dość wcześniej, bo około 6:30 już mamy pierwsze zajęcie, dlatego też chwilę wcześniej trzeba się położyć. Średnio jest to około 8 godzin. Też staram się wysypiać, bo po prostu to wpływa na moją wydajność na treningu. No staram się tak 8, no powiedziałabym, że 7-8 godzin zazwyczaj śpię. Nie może imprezować, natomiast myślę, że też gdzieś ten czas na takie oderwanie trzeba znaleźć. Natomiast ten czas zazwyczaj przychodzi dopiero po zakończeniu kariery. Jasne, że może. Ja myślę, że wszystko można robić, tylko trzeba pamiętać o umiarze i zależy od terminu, od kalendarza startów. Jeśli jest troszeczkę wolnego czasu, to jasne, czemu nie? Może, ale czy się to po tym dobrze czuję? Imprezować trzeba z umiarem, jeżeli już, i wiedzieć, kiedy powiedzieć stop. Myślę, że lampka wina na wieczór nikomu nie zaszkodzi z rodziną w święta czy w weekend posiedzieć i spędzić miło czas. Jeżeli chodzi o imprezy typu wyjście na miasto i spędzenie tam całej nocy albo nawet ranka, to myślę, że to może się po prostu ciężko odbić na organizmie, który będzie to czuł na treningach nawet do tygodnia. I po prostu, czy chcemy zmarnować ten czas, bo jego jest mało. Trenuję codziennie, najczęściej dwa razy dziennie. Ranny trening trwa około 2-3 godzin po południu. Albo chodzę na siłownię, albo gram w tenisa. Więc jeśli idę na siłownię, to jest to godzinka 15. Jeśli jest to tenis, to też jest to około 2 godzin, 2,5. Trenuję codziennie tak naprawdę, 2-3 razy dziennie. To są jednostki treningowe około 1,5 do 2 godzin. Więc tak naprawdę większość dnia spędzamy na treningu i odpoczynku. Trenujemy dużo i ciężko. Na obozie trenujemy codziennie. Mój dzień wygląda tak, że mamy rozruch, potem mamy śniadanie, chwilę drzemki, główny trening, obiad. No i tutaj w międzyczasie między obiadem a treningiem nawet jest mało czasu, trzeba się spieszyć. Potem jest trochę więcej czasu, można poukładać puzzle, czy co tam kto chce. Drugi trening, wracamy, myjemy się, kolacja. I jest się już tak zmęczonym, że już nie ma siły na nic. Tylko gdzie jest łóżko? Proszę łóżko, dajcie mi. I tak jest na obozach przez cały tydzień. Muszę uważać na
to, żeby nie zrobić sobie krzywdy gdzieś przypadkowej, która by wpłynęła na przyszłość, na przykład gdzieś bym sobie skręciła kostkę albo złamała jakąś kość. To muszę uważać nawet na takim chodniku gdzieś tam z krawężnika, czy schodzę. Tego się obawiam, że jak gdzieś tam gdzieś tak źle stanę, to stanie mi się krzywda i przekreślę już wszystko. Że 11 lat pójdzie przez jakąś głupotę, małą drobnostkę. Na wszystko. No przede wszystkim powiedziałabym, że na swoje zdrowie, bo tak naprawdę na swoje ciało, bo to jest narzędzie mojej pracy. I jeśli coś mi się stanie, to nie będę mogła tej pracy wykonywać. Także tak, zdecydowanie zdrówko. Na swoje zdrowie takie naturalne, tak? Nie możemy sobie pozwolić na jakiegoś rodzaju przeziębienia czy kontuzje z takich błahych, dziwnych naszych niedopatrzeń. Dlatego też trzeba być przygotowanym na każde warunki atmosferyczne i też zabezpieczyć swój sprzęt i przygotowania do treningu, aby nic niespodziewanego się nie wydarzyło. Ze względu na sport wydaje mi się, że najwięcej odmawiam sobie spotkań z przyjaciółmi, jednak bardzo często do mnie dzwonią, piszą, chcieliby się gdzieś umówić na jakąś kawę, natomiast bardzo często muszę im odmówić, bo mamy tak dużo zgrupowań, różnego rodzaju zawodów, że mój czas taki dla bliskich jest bardzo ograniczony i tego niestety muszę sobie odmówić. No takich powiedziałabym, muszę sobie odmówić czasami czegoś smaczniejszego do zjedzenia, na co mam ochotę. No nie zawsze ulegam tym takim pokusom kulinarnym. Czasami mam gdzieś tam z tyłu głowy to, że nie mogę sobie pozwolić na wszystko. Z jakiejś słodkości, z tego czasami rezygnuję. Ja nie tyle co odmawiam, ale przenoszę to w czasie. Tego, czego nie zrealizuję teraz, mam nadzieję, że po prostu będę miała okazję w przyszłości. Jeżeli na przykład nie pójdę na jakiś koncert, to może po prostu kupię płytę, wysłucham na fajnych głośnikach gdzieś, a pójdę na inny. Więc staram się nie myśleć w kontekście, że coś sobie odmawiam, tylko po prostu przekładam w czasie.